Od kilku tygodni w Szamotułach oficjalnie w pełni można korzystać z nowo zrewitalizowanego rynku. Choć prace związane z realizacją tej inwestycji trwały długo, to niestety nie wszyscy są zadowoleni z ostatecznych efektów. Mowa m.in. o lokalnych rzemieślnikach, takich jak pan Dariusz, którego firma cieszy się w Szamotułach wieloletnią tradycją. Prowadzę tutaj cukiernię. Od 1991 roku jestem trzecim pokoleniem. Założyli to Bronisława i Franciszek Nowaczyńscy piekarnię. Wspomniana cukiernia pamięta jeszcze czasy sprzed I i II wojny światowej. Niestety ostatnie tygodnie dla słodkiej wizytówki Szamotu są wyjątkowo gorzkie. W wyniku rewitalizacji i zmiany organizacji ruchu na ulicy Średniej nie można teraz parkować na dłużej niż kwadrans. Tym samym chcący załadować i wyładować towar przedsiębiorca ma duży problem. No przez 15 minut no to niestety w stresie i kilku ludzi musi załadować i wyładować, a nie chyba na tym to polega. Nie wyobrażam sobie, jak będę za chwilę, za miesiąc już wywoził lody. No lody to nie jest, że postawię w drzwiach kuwetę z lodami i ona czeka, aż ja ją załaduję, tylko muszę chodzić do mroźni, wyciągać i ładować. No niestety, no to co najmniej będzie trwało 40 minut. A to nie wszystko. Zdaniem rzemieślnika władze Szamotu uniemożliwiają także ładowanie samochodów z prywatnego źródła energii. Niestety, próba uzyskania wsparcia ze strony samorządu okazała się dla pana Dariusza bezskuteczna. Nawet mimo kilku publicznych wystąpień. Pan przewodniczący Rady Miasta i Gminy nie chciał tego wziąć pod głosowanie i po prostu ta sprawa, bo nie wiem, nie jest do końca rozwiązana, bo pan burmistrz też nie reaguje na moje pismo, no odpowiedział, ale to bardzo wymijająco. A czy ktokolwiek zaoferował panu pomoc w tej sprawie? Tak, radni miasta i gminy Szamotuły, ale nie wszyscy. No a z panem burmistrzem jak rozmawiam, jakie argumenty, no to mi odpowiada nie, bo nie. A dlaczego nie? No bo nie. No i zwróciłem się w tej sprawie do rzecznika praw przedsiębiorstw mikro, małych i średnich w Poznaniu. No i teraz czekam, bo akurat jest sprawa, pismo zostało wysłane do pana burmistrza, no i zobaczymy, jak się ustosunkuje pan burmistrz. Z tego względu sami postanowiliśmy się skontaktować z przedstawicielami szamotulskiego magistratu. Niestety zarówno zastępca burmistrza Dariusz Wachowiak, jak również kierownik Wydziału Promocji Rafał Stachowiak odmówili wystąpienia przed naszą kamerą. W urzędzie nie zastaliśmy również samego burmistrza Włodzimierza Kaczmarka. Udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi w tej sprawie odmówił także radny Tomasz Łączkowski. Na szczęście nie wszyscy samorządowcy nabrali wody w usta. Jako radny spotkałem się z wszystkim, to znaczy z pismami do burmistrza, do radnych, z jakimiś odpowiedziami, z jakimś zebraniem, no a na końcu z obrzydliwymi anonimami przeciwko panu Nowaczyńskiemu. Sprawa jest chyba dość prosta i podstawowy problem sprowadza się do braku dialogu, do zrozumienia stron nawzajem. Ewentualne lekceważenie przepisów może pana Dariusza słono kosztować. Strażnicy miejscy są w tej kwestii nieugięci. Jeśli są jakieś parkowania powyżej 15 minut, no to te osoby są wzywane i tutaj rozliczane w naszej jednostce Straży Miejskiej. Z panem Nowaczyńskim rozmawialiśmy, w zasadzie on się stosuje do tego znaku, na dzień dzisiejszy nie ma problemów. Innego zdania jest jednak sam pan Dariusz, który miał już zostać ukarany mandatem. Najgorsze to jest to, że już myśleliśmy, że mamy demokrację, mamy wszystko, no niestety, ale dzisiejsza władza miasta i gminy Szamotuły, no niestety nie pozwala się rozwijać. Nie wiem dlaczego, wchodzimy w ochronę środowiska też, no nie wiem dlaczego to i w każdym razie sam już nie wiem, co to znaczy słowo demokracja. Ponadto, jak wskazuje sam rzemieślnik, w tej sytuacji można znaleźć dogodniejsze rozwiązanie. Zniesienie ograniczenia nie musiałoby w końcu trwać całej doby. Dla mnie by było ułatwieniem, że o 21 podstawiam samochód. Jak przychodzę do pracy o 3:30, go odłączam i wystawiam go z uliczki, a w nocy nikomu w ulicy ten samochód nie przeszkadza. Na ten moment właściciel szamotulskiej cukierni musi jednak obejść się smakiem. Ograniczenie parkowania na ulicy Średniej wciąż obowiązuje. Czy ktokolwiek, prócz spijania śmietanki, naje się również wstydu?
Na to pytanie Szamotuły poznają odpowiedź w najbliższych tygodniach.